tutaj zebrane. Podstawowe suplementy, które ja stosuję, żeby nie było, że patrzę. Uwaga, kwas foliowy. Specjalnie losuję, żeby nie było, że któreś jest ważniejsze i mniej ważne. Cześć, ja się nazywam Asia Drodga-Skrzypczak, witam Was na moim kanale o choroba i teraz Wam powiem od razu, to nie jest film na temat suplementacji w stwardnieniu rozsianym. Taki film kiedyś nagram i będzie on na pewno w przyszłym roku na kanale, ale ten film, który nagrywam teraz, to jest film na temat suplementacji w przypadku zaburzeń odporności i zbyt małej ilości białych krwinek. Czyli film, który przyda się nie tylko pacjentom na immunosupresji, ale też wszystkim osobom chorym przewlekle, które borykają się z zaburzeniami odporności. Tak więc przedstawię Wam suplementy, wybrane suplementy, część suplementów, które ja przyjmuję, kiedy moje białe krwinki bardzo spadają i kiedy mam obniżoną odporność. Zapraszam do oglądania. Problem z obniżoną odpornością dotyczył wielu pacjentów chorych przewlekle. Przede wszystkim oczywiście pacjentów na lekach immunosupresyjnych, czyli lekach, które mają jakby z zasady obniżyć nam odporność. Ale nie tylko. W chorobach autoimmunizacyjnych owszem, jest często tak, że organizm atakuje własne komórki, że ten układ immunologiczny jest nadmiernie pobudzony, ale to nie znaczy też, co często jest mylone, że przez to człowiek jest bardziej odporny i jakby nie narażony na infekcje. Wręcz przeciwnie, osoby z chorobami autoimmunizacyjnymi, generalnie osoby chore przewlekle, mają często obniżoną odporność i problemy z ilością leukocytów. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, i mam tutaj zebrane, podstawowe suplementy, które ja stosuję w momencie, kiedy moje białe krwinki, kiedy moja są po prostu w złym stanie, kiedy dostaję informację od mojego neurologa, że musimy podnieść ilość białych krwinek. Norma białych krwinek zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn wynosi od 4 do 10, 8 do 11. I teraz to też zależy od laboratorium, więc zawsze warto patrzeć na swój wynik laboratoryjny. Co w momencie, kiedy jest ta dolna granica normy albo jest to poniżej, no wtedy mamy do czynienia z leukopenią. Leukopenia oznacza, że ta ilość białokrwinek jest za mała i że jesteśmy właśnie bardziej narażeni na infekcje bakteryjne, ale też niestety na przewlekłe infekcje wirusowe i grzybicze. Dla osób przyjmujących immunosupresję jest to też taki ważny sygnał, ponieważ jeżeli liczba białokrwinek spada za bardzo, to mogą być one wykluczone z programu lekowego. I ja miałam dwa razy taką sytuację, kiedy faktycznie mi to groziło. Wtedy też usiadłam i przeczytałam bardzo dużo artykułów na temat tego, jakie suplementy wtedy mogę tak przyjąć interwencyjnie, żeby sobie tą liczbę białokrwinek podnieść. Ja nie przyjmuję tej suplementacji przez cały czas. Część z tych suplementów biorę cały czas jak witaminę D, ale część przyjmuję właśnie wtedy, kiedy faktycznie widzę, że coś w wynikach krwi dzieje się nie tak. Dodam też, że jest to tylko naprawdę część suplementów, które działają immunomodulująco, ale ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby łykać wszystko jak leci, kupować w internecie całe garście suplementów. Uważam, że lepiej wybrać sobie kilka, które faktycznie u nas działają i ja przedstawię te, które działają u mnie. Tak więc po kolei będę losować. Żeby nie było, że patrzę. Uwaga, kwas foliowy. Kwas foliowy przyjmuję jako lek, to jest bardzo ważne, na receptę w postaci tabletek, ponieważ kwas foliowy ma bardzo duże znaczenie dla dojrzewania limfocytów i dla funkcjonowania układu immunologicznego. I teraz, oczywiście, że kwas foliowy można, a generalnie foliany, można przyjmować z dietą i powinno się je przyjmować z dietą. Jego źródłem są właśnie zielone warzywa między innymi, ale
W przypadku, kiedy są problemy z wchłanianiem, w przypadku, kiedy możemy mieć problem z biodostępnością tego kwasu foliowego albo folianów, to warto suplementować. Jest też cały temat związany właśnie z mutacją MTHFR, czyli taką mutacją, która uniemożliwia transformację kwasu foliowego do folianów i wtedy dla takich pacjentów zaleca się przyjmowanie po prostu folianów w takiej czystej postaci. Ja wiem, że tej mutacji nie mam, bo wykonałam badania. Nie mówię, że każdy musi wykonać badania, ja je po prostu miałam wykonywane, więc przyjmuję kwas foliowy. Jeżeli macie wątpliwości albo się obawiacie, to przyjmujcie foliany, ale tak jak mówię, wybierzcie się do lekarza, niech Wam przepisze je na receptę jako lek. Więc kwas foliowy albo foliany, pierwsze na liście, znaczy nie są pierwsze, ale specjalnie losuję, żeby nie było, że któreś jest ważniejsze i mniej ważne. Kolejność to jest po prostu przypadkowa. Co wyciągam kolejne? To jest akurat Symbioflor 1. Też chciałam powiedzieć, że nie przywiązujcie się do marek, które pokazuję. To jest probiotyk. Probiotyki w tej chwili, i na pewno też będzie film o probiotykach, mają udowodnione bardzo silne działanie na układ immunologiczny i bardzo szerokie. W przypadku probiotyków, które zawierają niepatogenne szczepy Escherichia coli czy Enterococcus, mają one silne działanie immunomodulujące, czyli właśnie pobudzające układ immunologiczny do działania i sprawiające, że on po prostu działa lepiej i organizm jest mniej podatny na infekcje. Też probiotyki z różnymi szczepami bakterii kwasu mlekowego, jak Lactobacillus bifidobacterium, wpływają bardzo pozytywnie na obronę śluzówkową, na stan śluzówki całego organizmu. Ja o probiotykach mogłabym mówić i mówić i mówić bardzo długo, dlatego tylko tutaj skrócę, bo o probiotykach, tak jak mówię, będzie cały film. Probiotyki, bakterie probiotyczne i to, jak działają nasze jelita, wpływa na i długoterminowo, i krótkoterminowo w przypadku bakterii immunomodulujących na stan odporności naszego organizmu. Dlatego probiotyki bardzo mocno polecam i probiotyki są tymi suplementami, które przyjmuję nie tylko doraźnie, ale faktycznie przez cały czas. Kolejny suplement. Kolostrum. Kolostrum faktycznie biorę w momentach, kiedy moja odporność jest obniżona, kiedy wyniki mocno spadają. Kolostrum, czyli siara, ma bardzo wiele badań, udowodniony wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego i na odporność jako taką i na same jelita. Ze względu na to, że działa bardzo mocno immunomodulująco, ja go nie przyjmuję przez cały czas, bo też nie ma aż takiej potrzeby, ale sięgam po nie właśnie w przypadku, kiedy wyniki są złe. Jeżeli nie kolostrum, to można też stosować, mam tutaj laktoferynę, to jest albo-albo, tak? Stosujmy albo kolostrum, albo laktoferynę. Kolostrum ma trochę szersze działanie i w swoim składzie już zawiera laktoferynę. Bardzo, bardzo mocno polecam stosowanie kolostrum. Też mówię, firma jest przypadkowa, ja akurat bardzo lubię ten kolostrigen, uważam, że to jest bardzo dobrej jakości suplement diety, ponieważ jeżeli chodzi o suplementy diety, nie chcę wpadać za bardzo w dygresję, ale na jakość musimy zwracać uwagę. Tak więc kolostrum albo laktoferyna. Co my tu mamy dalej? Mamy Vigantol, czyli witaminę D. Nie będę się powtarzać. Dwa filmy nagrałam na ten temat. Możecie je znaleźć na kanale. Jeden o zasadności stosowania, drugi o dawkowaniu. Witamina D po prostu must have w suplementacji, tak naprawdę prawie w każdej chorobie przewlekłej. Najlepiej przyjmować ją w postaci leku, a nie suplementu diety. Posłuchajcie sobie, obejrzyjcie te filmy, które już były, bo tam macie naprawdę powiedziane po co, a poza tym pokazuję Wam normy i dawki witaminy D. Zostały mi dwa tutaj ostatnie. Torororom. Omega 3. Omega 3 to jest suplement diety, który polecił mi neurolog w momencie, kiedy właśnie spadły mi białe krwinki. Ja przyjmuję go generalnie raczej w trybie ciągłym, staram się brać, ponieważ ma silne działanie przeciwzapalne i jest zalecane w chorobach autoimmunologicznych. Omega 3, jego źródłem są tłuste ryby morskie i generalnie no, byłoby najlepiej, gdyby udało się zaspokajać zapotrzebowanie na omega 3 z naszej diety, ale mało kto
je aż tyle tłustych ryb morskich, żeby to zapotrzebowanie zaspokoić, dlatego ta suplementacja jest ważna. W momencie, kiedy mi spadły białekrwinki, neurolog zaleciła mi 3 razy dziennie po 2 tabletki i taką też ilość brałam. Normalnie po prostu biorę 2 tabletki dziennie, czyli jeżeli mamy faktycznie problemy z odpornością, z wynikami badań, to można okresowo zastosować większe niż profilaktyczne dawki kwasów omega 3. Jeżeli bierzemy tran, to warto zobaczyć, ponieważ tran i omega 3, jakby tran ma wysoką zawartość omega 3 i też ma witaminę D. Pamiętajmy też, żeby nie dublować sobie dawek suplementów diety. Tak więc działanie przeciwzapalne, działanie immunomodulujące to jest właśnie omega 3 i to jest też na mojej liście do przyjmowania w okresach obniżonej odporności. Został ostatni suplement, to jest witamina C. Mówię o niej nie dlatego, że ją przyjmuję, ponieważ powiem od razu dlaczego. Witamina C ma bardzo dużo badań, jest bardzo wiele metaanaliz. Ona niewątpliwie, jakby przyjmuje się zwykle, ma się takie przy przeziębieniu. Badania pokazują, że witamina C jakby tak doraźnie nie ma za bardzo wpływu na to, ile trwa przeziębienie, ale na pewno, i są na to badania, ma wpływ na limfocyty, ma wpływ na komórki układu immunologicznego, na białe krwinki długoterminowo. Ja generalnie uważam, że witaminę C najlepiej jest przyjmować z jedzeniem, wtedy się najlepiej wchłania. Są takie produkty, które zamiast tabletek warto stosować i jest to przede wszystkim rokitnik. Rokitnik ma bardzo wysoką zawartość witaminy C i ma jeszcze dodatkowo taką super moc, że się nie utlenia podczas obróbki. Witamina C niestety jest bardzo wrażliwa na obróbkę termiczną jakąkolwiek i na przetwarzanie i bardzo duża tej części jest tracone w wyniku krojenia, gotowania, smażenia i nawet jak stoi po prostu sok przez jakiś czas, to ta witamina C się stamtąd ulatnia. Rokitnik ma tą witaminę C stabilną. Są też inne bardzo fajne produkty, na przykład syropy z dzikiej róży, aronia. Generalnie zachęcam do tego, żeby dbać o podaż witaminy C wraz z dietą i to będzie taka dobra profilaktyka właśnie dla zachowania zdrowia organizmu. Tak więc ta witamina C i zobaczcie, więcej nie ma. Więcej nie ma, chociaż tak naprawdę jest jeszcze bardzo wiele różnych pierwiastków śladowych, witamin i produktów, które wpływają na odporność. Są to m.in. cynk, który też czasami przyjmuję, ale też staram się go zaspokoić z dietą. Jest to na przykład propolis i produkty pszczele, czy innych witamin z grupy B, witamina A, witamina E. To wszystko ma wpływ na naszą odporność długoterminowo. I dlatego tak naprawdę podstawą jest zawsze profilaktyka, czyli dbamy o stały ruch, o tą zrównoważoną, zbilansowaną dietę. Te suplementy, które ja pokazałam, dostosuję ja osobiście częściowo doraźnie, czyli w momentach, kiedy faktycznie ta odporność jest osłabiona. W przypadku, kiedy mamy złe wyniki badań, kiedy odporność jest obniżona, kiedy faktycznie mamy jakby groźbę wycofania z programu lekowego albo kiedy nasze leukocyty spadają, warto zadbać o jeszcze jedną rzecz i tutaj niestety nie mam dla Was tabletki. Ponieważ jest to sen. Sen jest bardzo ważnym elementem, gdyż to w czasie snu dojrzewają komórki układu, białe krwinki, tak można to tak nazwać. Więc jeżeli mamy obniżoną odporność, musimy zadbać o to, żeby spać więcej i dłużej. No nie bez powodu też w momencie, kiedy czujemy się gorzej, kiedy odporność siada, jesteśmy senni i zmęczeni. Tutaj musimy posłuchać naszego organizmu i tak jak mówię, ja Wam żadnej tabletki ze snem w kapsułce nie pokażę, bo nie ma. Jeżeli o to nie zadbamy, to tak naprawdę te suplementy też nie mają sensu. Cały czas na tym kanale mówię o takim całościowym i holistycznym podejściu do swojego zdrowia i do swojej odporności. Ja wiem, że Wy najbardziej oczekujecie, bo pytacie, jaki suplement, jaka tabletka, jaka dawka. To jest bardzo ważne, pokazałam Wam te suplementy. Na pewno pojawi się mnóstwo pytań, a jeszcze to, a to, a stosuje Pani to. Stosuję różne rzeczy czasami, ale pokazałam Wam to, co stosuję najbardziej i najdłużej. Nagram film na temat suplementacji ogólnie w stwardnieniu rozsianym, bo to jest zupełnie inny film. Ja tu nie powiedziałam o żadnych suplementach wpływających na układ nerwowy, znaczy one też wpływają oczywiście, ale tak już docelowo na układ nerwowy, na funkcjonowanie mózgu, to jest zupełnie inny temat, tak? Tutaj mówimy o odporności i pokazałam te suplementy, które ja stosuję na poprawę odporności.
Jeśli podobał Ci się film, zostaw oczywiście łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, bo tak jak mówię, dużo jeszcze będzie się działo. Zostaw swój komentarz, napisz, co Ty stosujesz, bo być może ja o czymś nie słyszałam, bo też nie słyszałam o wszystkim i będę się mogła do tego odnieść. Zachęcam też do obserwowania moich profili społecznościowych Joanna Dronka Skrzypczak o choroba i na Instagramie. Dziękuję Wam za dzisiejszy filmik i do usłyszenia. Nagrywa się? Nagrywa się. Jest na buzi ten kwadracik? Jest. To możesz sobie iść. Nie będę patrzeć. Nie idź sobie. Nie słuchasz.